kochani, okazuje się, że Andrzej do mnie zadzwonił przed chwilą, rozmawiałam z moją mamą. Moja mama się strasznie martwi, pozdrawiam moją mamę. My mamy duże okna, więc będziemy zabezpieczać playwoodem, bo oczywiście nie mamy takich specjalnych przeciwhuraganowych okien. Ten pan, który tutaj mieszkał, jakoś nie za bardzo się to przejmował, więc nie ma. I my jeszcze nie kupiliśmy, więc no musimy zastosować te deski, tak? I Andrzej mówi, że rzucili deski, więc mówi 100 osób jest przed nim i wszyscy starają się to kupić. Więc my przed wyjazdem, bo dalej wyjeżdżamy, będziemy chcieli zabezpieczyć te okna. Wiem, że to dużo pracy, no ale chcemy to zrobić, kochani, żeby zabezpieczyć nasz dom, bo wiadomo, będzie lepiej, będzie łatwiej i dom będzie bardziej bezpieczny. Także jadę mu pomóc. Biorę narzędzia i jadę mu pomóc, jedziemy z Oliwką razem. Tak, zobaczcie, co się dzieje, kochani. Jaka akcja. Dzisiaj jest piątek. Właśnie to jest ten playwood cały. To są te deski. Andrzej stoi w jakiejś 100-osobowej kolejce. Wszyscy są nerwowi, zobaczcie. Widzicie? No bo oni jeszcze muszą pracować, ci ludzie, wyobrażasz sobie? Wygląda tak, że najpierw stoi się w długiej, długiej kolejce, dostajesz jakąś tam kartę i dopiero tutaj ci to wydają, już na samochód, wiesz? Udostępnię najlepiej dla moich znajomych tylko moją nazwę, żeby mogli mnie... Słuchajcie, jest taka aplikacja Zello, że można się porozumiewać bez połączenia z internetem. Ta kolejka długa. Tam Oliwka się tu bawi dalej i jeszcze się śmieje do tego wszystkiego. A na mnie jest śmiesznie. Znaczy, mamy takie coś na dachu. A i oni dopiero teraz tutaj sobie wiążą. Czyli możesz tu podjechać. Delikatnie, bo to idzie spalnia. Tak. Witajcie. Ja jestem spocona. Tam mam rękawiczki, bo pomagam i nosimy te takie coś na okna, które zaraz wam też pokażę. Najpierw chcę sprawdzić, która jest godzina, ale nie wiem. Dobra, nieważne, więc nie wiem, która jest godzina. Teraz robimy, słuchajcie, te okna, zabezpieczenie na okna. Tutaj jest zabezpieczenie, tutaj jeszcze, tutaj nie zabezpieczamy, bo mamy tą siatkę, więc tutaj jest tak mniej prawdopodobne, że coś się rozwali. A jeśli nawet się rozwali, to rozwali się siatka. Tam jeszcze chcemy zabezpieczyć, ale nie wiemy, czy damy radę, czy zdążymy, bo już się zaczyna. Tutaj mamy pokój Krystiana, który jak już widać jest ciemno w nim. Tak samo jak i w moim pokoju, tylko się światło pali, bo tak to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo ciemno. Tutaj rodzice... Dobra. Rodzice noszą. Co tam u was? Ciężko. Pracy dużo. Floryda bardzo pracowitym stanem jest. Bo się dużo napracowało. Dokładnie. Tutaj słuchajcie, ptaszki. Moje dzieciaczki zostawiła mamusia. Poszła sobie. Jakaś wredna. Jeszcze czekamy i zobaczymy, jak z nimi będzie. Jeśli mama nie wróci, to już wtedy pod moją opiekę. Wiatr jest tylko i czasami jeszcze tak od czasu do czasu taki jest lekki deszcz. Ale wiatr już ten jest naprawdę bardzo mocny. No i czuć, że będzie po prostu huragan. Było wszystko, muszę go wytrzepać. No i zaraz dam wam znać. Już ona tam jest, zobacz, jest. Sobie siedzi. Tamta? Tak, tamta. To jest ich mama. Dokładnie tak. To jest ich mamusia. I ona tam siedzi, ona być może się boi, bo może my jesteśmy... Ale ona też, wiesz, przynosi im jedzenie. Przecież ona ma dużo pracy, kochana. No dobra, ale halo, idzie te. Ta Irma. Irma. No co, to są ptaki, one się jakoś schowają. No będą siedziały, najwyżej pospadają. To też będą dalej siedziały. Cześć, mama, szykuj się. Mamcia, ty weź tam wracaj do tych dzieci. Mamcia. Mamcia, ty powinnaś tam playwoodem wszystko... ogarniać. Wszystko słychać, jak ludzie zabezpieczają swoje domy. Przed chwilą słyszałam, jak tam... To Andrzej. Nie ma już mamki. Jest, no przecież jest. Gdzie? No tam dalej. To ona, nie? Nie? Ja poznaję tą mamkę. Aha, no to może poleciała do gniazda. Ja jestem zmęczona znowu. Tak, poleciała? No, bo ona czekała, ona przyjechała. Tak, jakie szczęśliwe. Aha. Jakie szczęśliwe.
No. Ona wyjatuje im do buzi. Robaczkami jeszcze w dodatku. On ją umęczył też. No, napracuje się. To chyba daje im miejsce, aż tam miejsce. No za małe gniazdo zrobiłaś. No. Jak się patrzą na nią, na froncie do mamy. Muszą nauczyć się. No. Poleciała tam daleko, daleko. Tak? No, tam gdzieś krzaki. O, tam poleciała, widać. Ja się dziwię, że ona się w ogóle tutaj usadowiła, tak blisko nas, przy samochodzie, przy ludziach. I co? Nie boisz się? Nie boisz się, mały? Jaki wzitki jesteś. Nie jesteś ładny, mama twoja ładniejsza. Kochani, także tak część domu nasza wygląda. Przed chwilą wróciliśmy z zadania bojowego. Tylko jedną część domu ogrodziliśmy na razie. Po prostu zabezpieczyliśmy tył domu, tak, żeby była jedna strona. Także to tak wygląda, kochani. A dlaczego tak? Bo słuchajcie, przed chwilą naprawdę włączył się alarm o tym, że na naszym terenie jest ostrzeżenie huraganu. Twoja chyba. Czy oliwki? Ta moja jest. A, oliwki. No, także trzeba jechać. Tak, musimy jechać. Robicie moją fryzurę? Taka huraganowa. Taka, wiecie, sztorm. Taka na sztorm, na tornado, na huragan. Rozmowę poważną przeprowadziłyśmy ja z oliwką. Tak, słuchaj mnie. Przypuśćmy, że nazywa się ona Bożenka. Więc powiedziałam tak, słuchaj mnie, Bożenka. Patrz, jak się na mnie patrzy. No dobrze, wiesz, ja do niej mówię. Mhm. Więc tak, słuchaj mnie, jeszcze Bożenko. Jeszcze mruga oczkami, jak tak przełyka ślinę i w ogóle udaje niby troszkę, że nie słyszy. Nie, ty, ona ale jednak. Nie, ona nie słucha, ona tylko tak udaje, wiecie, taką, że ona się nie przejmuje. Bożenka to jest taka buntowniczka, wiecie, co chodzi. Zostaje tutaj z naszymi sąsiadami. Ty masz się opiekować swoimi dziećmi. Naszym domem też może przy okazji, jakby chciała. Ale przede wszystkim dziećmi, bo dzieci tutaj są najważniejsze. Przetrwanie gatunku, ona musi, wiecie, o co chodzi. W przyszłości kto wie, może przez to, że właśnie by nie dopilnowała, gołębie by mogły wyginąć. Pilnuj naszego domku i jak wrócimy, to masz tu być. Razem z nimi. Masz przetrwać, pamiętasz? Okej? Okay? Instynkt przetrwania. Trzymaj się mocno, gałęzi. Będzie padał deszcz, glisty będą na zewnątrz, więc tutaj na luzie. Tak, jedzenia to będziesz miała dużo. Woda nawet jak dojdzie do wysokości do ciebie prawie do gniazda, to i tak jakoś się uratujesz, bo ma skrzydła. Jak wrócimy, to macie wszystkie we trójkę tutaj być. Tak, to są w tyle domu okna. No i to tak wygląda. Nieciekawie, ale no co? Dom zostawiamy. Także zostawiamy nasz domek, kochani, i lecimy na północ, jak najdalej od Florydy. Jesteśmy zapakowani, koce, poduszki, tu mamy jedzenie, tam jeszcze mamy picie, mamy nawet czajnik. A tak całkiem serio, to żegnam się z moim domem, do którego się niedawno wprowadziłam. I tak naprawdę mój dom nie przypomina znowu mojego domu, co nie cieszy mnie bardzo, bo wylot do Polski się przedłuża, bo chcę. Mam nadzieję, że jak przyjadę tutaj i że będzie wszystko bezpiecznie i że znowu będziemy doprowadzać z moim mężem dom do normalnego stanu, czyli plany planami, a życie życiem. Życie zmienia plany czasami. Uciekamy z naszej kochanej Florydy. Zobaczcie, mamy 7 godzin i 13 minut tutaj. Nie wiem, czy przybliżysz. Jedziemy do Atlanty, tak? Tak. No i uciekają tutaj samochody, pędzą, każdy ucieka stąd. Ja myślałem, że z rana sobie pojedziemy. Jedziemy w nocy, w końcu żeśmy się zebrali. No i jedziemy. Zobaczymy, co dalej. Ja sobie tutaj leżę, mam
moją poduchę, mam kocyk i siedzę sobie i się ewakuujemy, tak, prawda? No. Jestem bardzo zmęczona. Dzisiaj spałam 4 godziny w nocy, bo nie mogłam spać, bo się denerwowałam, że uderzy nas w nocy. Nie spałam do 3 i obudziłam się o 7, więc... Więc świetnie. Ja też nie mogłam spać. Ja też nie mogłam. Ja rano nie mogłam. W nocy mogłam. A ja nie mogłam w nocy spać. Jedzenie mamy, ubranie mamy, wszystko mamy. Wszystko co potrzebne. Kiełbasa tylko została. Ja idę spać zaraz, gdyż naprawdę jestem zmęczona. Nie wiem, czy się wyśpię, ale no zawsze odpocznę i pośpię chociaż. Bo no potrzebuję. Tutaj widzicie jest tampa, a my jesteśmy tutaj. Tak? Więc musimy jechać tutaj, 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 tutaj. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I będzie. Widzimy się później. Jest godzina 12:30, w pół do pierwszej w nocy. Mamy przed sobą jeszcze 5 godzin jazdy. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy daleko od huraganu. Huragan jeszcze nie dotarł do wybrzeży. Widzicie, jak to długo trwa. Bardzo dobrze, że wybraliśmy noc, chociaż może jest to ciężkie dla mnie, dla kierowcy. Andrzej też nie śpi. Ale lekkie dla mnie. Andrzej nie śpi, słuchajcie, bo się boi, że ja tutaj mogę... Wycedzić. Mogę uderzyć. Jakieś ma lęki, nie wiem dlaczego. Ja to wszystko mam pod kontrolą i czuję, że jest okej. No wiadomo, że ta trasa jest trochę trudniejsza, bo przed sobą się ma dużo samochodów za nami, przed nami. Zmieniają pasy, trzeba hamować, trzeba być na bieżąco. Praktycznie cały czas trzeba być takim aktywnym. Ja uważam, że naprawdę swobodnie jadą, spokojnie, swobodnie. Luź. I ja też w miarę dobrze się czuję. Czyli może dam na oczko, zobacz. Kochani, zobaczcie, jedziemy po lewej stronie. Jak fajnie. Normalnie nie można, bo tu jest, zobaczcie, żółta linia i jeśli nie byłoby ewakuacji, to bym nie mogła tu jechać i samochody inne też nie. Ale dzisiaj mogę. I co tu się dzieje? Ile ludzi na... Zobaczcie, na trawnikach wszędzie. Śpią, mieszkają, czekają. I tak co kilka mil spotykamy się z czymś takim właśnie. Nie jest godzina 5 nad ranem. Tu jest tak dużo ludzi jeszcze. Tu są wszędzie parkingi. O, tam wyjeżdża, ale to już zajmą. Ale tu jest daleko od drogi, więc jest tak dobrze. Spokojnie. Słuchajcie, dotarliśmy do takiego miejsca, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to jest dosłownie Floryda. Nas to przeniesione tutaj. Zobaczcie, co się dzieje, ilu ludzi z psami. Ludzie zatrzymują się, bardzo dużo, dużo, dużo ludzi śpi w samochodach. My też teraz się zatrzymamy, zjedliśmy sobie po drodze i tutaj też się zatrzymamy, bo jesteśmy zmęczeni. Odpoczniemy sobie troszeczkę. No i tyle, tu zobaczcie, wszędzie zaparkowane samochody, dużo policji, ale jest tutaj bezpiecznie, powiem wam. Także jesteśmy w dobrym miejscu, kochani. Słuchajcie, spałam trochę. Jutro o której się budzimy? Nie wiem. Na spokojnie, tu jest bezpiecznie. O 16. Nie masz takiej godziny w Ameryce. Jest czwarta. O 8 się zaczyna ten sztorm. Może już trzeba będzie wracać.
Może, jak nie będzie huraganu u nas w ogóle gdzieś pójdzie w drugą stronę, to jak najbardziej. Wracać to jeszcze nikt nie decyduje się, bo naprawdę w jedną stronę tylko jest ruch. Trzymajcie się, papa. Tak to nasze życie teraz wygląda na Florydzie. Ale jaki nierk na szczęście w ogóle. Koczownicza, on ma podobne. Okay.